Proszę Państwa, witam Państwa na uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem pionierów osadników. Witam serdecznie Pana Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana. Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Szymona Pogodę. Oraz Pana Starostę Tomasza Gabrysiaka. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie przedstawicieli wszystkich grup osadniczych przybyłych do Bolesławca po II wojnie światowej. Wielkie brawa, proszę Państwa. Wspaniale, że są Państwo z nami. Proszę Państwa, proszę o złożenie kwiatów Pana Prezydenta i Starostę. Proszę o złożenie kwiatów przedstawicieli społeczności potomków pionierów. Prezydenta Piotra Romana. Proszę Państwa, Szanowny Panie Pośle, Panie Starosto, wcześniej nad wyraz symboliczna. Ten pomnik to można powiedzieć, że to jest taka nasza mapa genealogiczna, tak? Bo każde społeczeństwo, każda rodzina, każdy człowiek ma swoje drzewo genealogiczne, tak? I można powiedzieć, że ono wszędzie jest podobne, tak? Rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, ale w przypadku nas, mieszkających tutaj, w Bolesławcu, na ziemiach zachodnich, jak porównamy mapę genealogiczną, to wtedy widzimy, jaka jest różnica. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce. Cieszę się bardzo, że już kilkanaście lat temu osadnicy zdecydowali o takim, a nie innym, potomkowie osadników zdecydowali o takim, a nie innym usytuowaniu tego kamienia, bo to przecież był pierwszy obraz tych ludzi, którzy tutaj przyjechali w 45, 46, 50, 56, bo przecież ostatni sybiracy przyjeżdżali w drugiej połowie lat 50. I co jest ważne, wspólnie stworzyli społeczeństwo, społeczność bolesławiecką. Nie jest to przypadkowe społeczeństwo, jest to społeczeństwo dobrze zorganizowane, gospodarne, dlatego my potrafimy, mieszkańcy Bolesławca, ta nasza społeczność, kiedy trzeba ciężko pracować, ale dzisiaj się bawimy, bo bawić się też potrafimy. W związku z tym zapraszam na wspólną zabawę do parku arcymistrza Huberta Bonina, który zresztą też jest jednym z tych, którzy tutaj przyjechali i który stworzył polskie harcerstwo. Bardzo dziękuję wszystkim, dziękuję panu posłowi, panu staroście, państwu radnym, pocztowi sztandarowemu, no i oczywiście wszystkim stowarzyszeniom. Taki był zamiar, bez wielkiego nagłośnienia, kameralna uroczystość, ale podkreślamy, że wiemy, skąd przychodzimy. A żeby wiedzieć, dokąd iść, to dobrze jest czasami wiedzieć, skąd się przychodzi. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia i miejmy nadzieję, że ten nasz optymizm rozwieje te chmury.